Sofia Skrzyszowska, miałaś szansę teraz przeanalizować szybko swój bieg. Nasi komentatorzy zastanawiają się, jak to jest możliwe, że cały czas utrzymujesz tak równą formę, 7,78, 7,79, jak to robisz? Tak, cieszę się, że potwierdziłam tą formę. Znowu się otarłam ten rekord Polski, jest blisko. Starty są teraz intensywne, więc to też nie ciężko, to tylko wystarczy się zregenerować, odpocząć i to jest najważniejsze teraz. Stawka tego biegu była bardzo mocna, chociażby dwukrotna halowa mistrzyni Europy Nadine Visser, a my na pewno liczymy na to, że taki wynik i taką kolejność będziemy też oglądać w halowych mistrzostwach Europy. Tak, bardzo bym chciała, ale no nie wiadomo, jak się to potoczy. Tutaj dziewczyny zrobiły też życiówki, jest bardzo mocny poziom w Europie. Powalczę na mistrzostwach Europy, nic nie obiecuję, bo o medal naprawdę będzie ciężka walka. Na razie jestem liderką list europejskich, światowych, więc... Jest taka nadzieja. Czy to ci daje też spokój, czy jednak pojawia się presja, że właśnie tutaj cały czas, kiedy rekord Polski, padają pytania, czy odcinasz się już od tego zupełnie? Trochę się odcinam, to mnie też trochę motywuje. Wiem, że na mnie jest ta presja, kibice liczą, że wygram, że będę pobijać te rekordy. Samo od siebie tego oczekuję, ale no na razie staram się to tak trzymać z boku i skupiać się na dobrym biegu. Bardzo dziękuję i gratuluję. Dziękuję.